Jak przyszedłem do Bundesligi, tam to był początek stycznia, a mecz zaraz chyba był 7-8 stycznia, więc tam 3-4 treningi odbyłem. Jechaliśmy na Kaiserslautern. W ogóle nie byłem brany pod uwagę, że do gry czy coś. I odprawa oczywiście. No, Poldi miał mi tłumaczyć. Ja mówię, dobra, to na razie mi nie tłumaczyć, tak nie gram, to trochę później mi powiesz. No i przychodzimy do szatni. Nie wiem, jakieś godzinę do meczu. Mato Jajalo mówi, że no sraczka. Że sraka i nie będzie grał. Trener do mnie przychodzi, że mówi, że będziesz grał. Mówi, wchodzisz, że debiutujesz dzisiaj. Ja mówię, no spoko, cieszę się, idę do Poldiego. Poldi, weź mi teraz, mówię, powiedz, co tam było na odprawie. A on, to ty nic nie rozumiesz, Poldi, tym głosem mały. Ja mówię, no jak mam rozumieć, jak nic niemieckiego nie rozumiem. A on tak patrzy, to graj tak, jak w Lechu grałeś do przodu 1-1, nie myśl o tym. Ja mówię, debiut w Bundeslidze, nie? Jak ci wyszedł ten debiut? No to 3,5. Klasy nie było. 1-1, no. Niespektakularnie.